Picie kawy zwiększa ryzyko raka. Kawa spowoduje, że rozchorujesz się na nadciśnienie. Kawa wypłucze z twojego ciała cały magnez. Spowoduje, że się odwodnisz, jak również nie urośniesz. Jeśli słyszałeś choć jedno z powyższych stwierdzeń, to jesteś w dobrym miejscu. W tym odcinku chciałbym rozprawić się z mitami krążącymi na temat kawy. A ten odcinek nagrywam dlatego, że pod jednym z moich filmów na temat kawy pojawił się komentarz, który sugerował, że picie kawy zwiększa ryzyko pojawienia się nowotworów. Czy rzeczywiście tak jest? Czy picie kawy zwiększa ryzyko rozwoju raka? A może jest odwrotnie? Może zmniejsza ryzyko pojawienia się tych chorób? A co z ciśnieniem? Podnosi czy też obniża? Co z magnezem? Czy faktycznie go wypłukuje? Na te oraz inne ciekawe pytania odpowiedź znajdziecie Państwo w dzisiejszym odcinku. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. A dzisiejszy film rozpocznę od związku między regularnym piciem kawy a pojawieniem się chorób nowotworowych. Na kawoszy padł blady strach, gdy pojawiło się badanie naukowe, które powiązało picie kawy ze wzrostem zachorowania na raka płuc. Dlaczego akurat płuc, skoro kawę się pije, a nie pali? Okazało się, że badanie było źle zaprojektowane. Okazuje się bowiem, że osoby, które piją regularnie kawę, częściej palą również papierosy. Zatem czynnikiem zakłócającym, który spowodował zakrzywienie ostatecznych wyników badania, były papierosy, czyli znany czynnik rakotwórczy, a nie kawa. Gdyby zatem z tego konkretnego badania naukowego wykluczyć osoby palące papierosy, wyniki zapewne byłyby zupełnie inne. I w rzeczy samej, badania przeprowadzone na osobach niepalących prezentują zupełnie inne wnioski, wręcz przeciwne. Wskazują jednoznacznie, że kawa zmniejsza ryzyko pojawienia się większości nowotworów, co prawda w niewielkim stopniu, ale jednak. W metaanalizie z 2011 roku, czyli w badaniu naukowym najwyższej rangi, czytamy: spożycie kawy i ryzyko zachorowania na raka. We wnioskach czytamy: zwiększenie spożycia o jedną filiżankę kawy dziennie wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka o 3%, a w tym raka pęcherza, raka piersi, policzków oraz gardła, raka jelita grubego, endometrium, przełyku, wątroby, trzustki oraz prostaty. Jak zatem widać, picie kawy wiąże się z niewielkim zmniejszeniem ryzyka rozwoju powyższych chorób. Nie jest to oszałamiająca liczba, ale to, co jest bardzo ważne, kierunek zależności jest zupełnie odwrotny do tego, którym się nas straszy. A jeśli pijesz kawę regularnie, to na pewno nieraz słyszałeś o tym, że kawa wypłukuje magnez oraz wapń. I chciałbym bardzo szybko rozprawić się również z tym mitem. Przekonanie, jakoby kawa mogła wypłukiwać magnez, wynika po pierwsze z faktu, że przy regularnym piciu dużych ilości kawy może dochodzić do objawów przewlekłego zmęczenia, a po drugie, do częstszego oddawania moczu. Uczucie zmęczenia faktycznie towarzyszy niedoborom magnezu. Na dokładkę, zwiększona częstość wydalanego moczu może stworzyć w umyśle kawosza nieprawidłowe przekonanie, że zmęczenie jest właśnie skutkiem traconego wraz z moczem magnezu. Drodzy słuchacze, prawdą jest, że kawa przy słabej diecie może powodować przewlekłe zmęczenie, ale nie z powodów niedoboru magnezu, ale z powodu po pierwsze niedoboru żelaza oraz po drugie ferrytyny, czyli białka, które odpowiada za magazynowanie żelaza w naszym ciele. Bowiem po pierwsze, kawa zaburza wchłanianie żelaza w naszych jelitach, w szczególności wtedy, kiedy wypijana jest w trakcie posiłku, a po drugie zmniejsza stężenie ferrytyny w naszym ciele. To też, jak wskazuje nauka, aby temu zapobiec, pamiętajmy, aby pić kawę na godzinę przed lub też na godzinę po posiłku, bo wtedy wpływ kawy na wchłanianie żelaza jest marginalny. Natomiast, aby wyrównać poziom ferrytyny, należy po pierwsze prowadzić urozmaiconą dietę, a po drugie przyjmować witaminę C, ponieważ ta zwiększa produkcję ferrytyny. Natomiast tych, którzy suplementują się magnezem po wypiciu kawy, uspokoję. Utrata magnezu wraz z moczem można powiedzieć, że jest wręcz niezauważalna, bo wydalamy go zaledwie 5 mg w konsekwencji picia kawy. Ale żeby było śmiesznie, w kawie również zawarty jest magnez i to w większej ilości niż go tracimy. Zatem kawa dostarcza więcej magnezu niż ilość, która jest tracona w wyniku jej picia.
W dodatku pamiętajmy, że dziennie dostarczamy wraz z dietą 350 mg magnezu. Zatem, gdyby kawa nawet nie dostarczała magnezu, to utrata 5 mg przy podaży rzędu 350 to dosłownie igła w stogu siana. A podobnie wygląda sytuacja w przypadku wapnia. Jedna szklanka kawy usuwa z naszego organizmu około 20 mg wapnia. Zatem, pijąc od 2 do 4 szklanek kawy dziennie, usuniemy z naszego organizmu około 20 mg wapnia. Biorąc pod uwagę fakt, że dziennie spożywamy od 600 do 900 mg wapnia dziennie wraz z dietą, ponownie widzimy, że jest to marginalna ilość. Tę zależność pięknie podsumowało badanie z 2002 roku, w którym czytamy. Badanie z 2002 roku. W tytule czytamy: wpływ kofeiny na kości i gospodarkę wapniową. W treści czytamy: negatywny wpływ kofeiny na wchłanianie wapnia jest na tyle mały, że można go w zupełności zrekompensować jedną lub też dwoma łyżkami mleka. Dalej czytamy: nie ma znaków na to, że kofeina ma szkodliwy wpływ na stan lub też gospodarkę wapniową kości u osób, które dostarczają obecnie zalecaną dzienną dawkę wapnia. Zatem podsumowując ten punkt, kawa może być przyczyną przewlekłego zmęczenia. Niemniej jednak może to być wynikiem po pierwsze zaburzeń wchłaniania żelaza lub też zmniejszenia ilości ferrytyny, a nie magnezu czy też wapnia. W przypadku magnezu kawa dostarcza go więcej niż usuwa z naszego ciała. Natomiast w przypadku wapnia utrata jest marginalna. Niemniej jednak przy zbilansowanej diecie można powiedzieć, że utrata jest niezauważalna, a stratę tę można zrekompensować jedną łyżką mleka dodaną do kawy. A kolejny mit, z którym chciałbym się rozprawić, to rzekomy negatywny wpływ picia kawy na ciśnienie naszej krwi. Panuje przekonanie w społeczeństwie, że picie kawy może predysponować kawoszy do wzrostu ciśnienia krwi i, co bardzo ważne, do rozwoju nadciśnienia tętniczego. I z tym stwierdzeniem po części trzeba się zgodzić i po części nie zgodzić. Już tłumaczę, co mam na myśli. Otóż, jak się okazuje, picie kawy od czasu do czasu faktycznie może podnieść nam ciśnienie krwi. Jednak sytuacja ta zmienia się o 360 stopni, jeśli kawę pijemy regularnie. Wtedy kawa nie tylko nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, ale w niewielkim stopniu nawet to ryzyko redukuje. Cytując badanie z 2012 roku, które bezsprzecznie obala mit wpływu kawy na rozwój nadciśnienia, czytamy: dane naukowe niskiej jakości nie wykazały żadnego statystycznie istotnego wpływu spożycia kawy na ciśnienie tętnicze. Biorąc pod uwagę jakość obecnie dostępnych dowodów, nie można sformułować żadnych zaleceń za lub też przeciw spożywaniu kawy w nadciśnieniu tętniczym. I teraz zwróćmy uwagę na datę badań. Otóż badanie zbiorcze, które przeczy temu, że kawa zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia, pojawiło się ponad 10 lat temu i od tamtego czasu coraz większa ilość badań dowodzi, że kawa nie tylko nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, ale w niewielkim stopniu nawet to ryzyko redukuje. Naukowcy w 2018 roku ustalili, że ryzyko rozwoju nadciśnienia zmniejsza się o każde 2% wraz ze wzrostem spożycia kawy o jedną filiżankę dziennie. No i w tym miejscu należy się chwila przerwy. Jak ustaliliśmy do tej pory, picie kawy nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, a wręcz go zmniejsza. Stąd też może pojawić się pytanie: a co z osobami, które już na ciśnienie chorują? Czy u nich picie kawy może pogorszyć przebieg istniejącej choroby, a może jest jak u osób zdrowych? Kierunek zmian będzie przeciwny. Tę kwestię wyjaśniono już ponad 10 lat temu w jednym z badań. Dowiedziono w nim, że 7 badań kohortowych nie wykazało związku pomiędzy nawykowym spożyciem kawy a wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych u osób z nadciśnieniem tętniczym. Oznacza to, że osoby z nadciśnieniem tętniczym nie są bardziej narażone na ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w wyniku regularnego picia kawy. Jest tutaj jednak pewne ale. Tyczy się to osób z nadciśnieniem stopnia pierwszego. Natomiast osoby z nadciśnieniem tętniczym w stopniu drugim oraz trzecim, które regularnie piją kawę, wydają się być chronione do maksymalnie 2 filiżanek kawy dziennie. Natomiast wszystko, co powyżej tej ilości, może tym osobom szkodzić. O tym niestety bardzo rzadko się mówi. Pamiętajmy, nadciśnienie nadciśnieniu nierówne.
Jak czytamy w badaniu naukowym sprzed 2 miesięcy pod tytułem Konsumpcja kawy oraz herbaty oraz śmiertelność z powodu chorób układu krążenia u osób z nadciśnieniem oraz bez. Dalej czytamy. Wśród osób z nadciśnieniem drugiego oraz trzeciego stopnia spożywanie kawy w ilości ponad 2 filiżanek dziennie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia w porównaniu z osobami niepijącymi kawy. Zatem pamiętajmy, drugi stopień nadciśnienia tętniczego rozpoczyna się od 160 mm supertęci ciśnienia skurczowego i 100 rozkurczowego. Natomiast trzeci od 180 na 110. Zatem jeśli masz nadciśnienie powyżej 160 mm supertęci ciśnienia skurczowego i 100 rozkurczowego, pamiętaj, aby nie pić więcej niż 2 filiżanki kawy dziennie. Podsumowując ten punkt, kawa pita od czasu do czasu może podnosić ciśnienie krwi, natomiast pita regularnie tego efektu nie wykazuje. Osoby z pierwszym stopniem nadciśnienia mogą pić kawę, niemniej jednak przy drugim i trzecim stopniu nadciśnienia radziłbym z ilością kawy uważać. Kolejny, niezbyt trafiony mit odnoszący się do kawy to stwierdzenie, że kawa nas odwadnia. Pamiętajmy, nawodnienie organizmu jest bilansem pomiędzy utratą wody wraz z oddychaniem, spoceniem się czy też wodą, którą wydalamy wraz z moczem, a ilością wody, którą pijemy bądź też spożywamy, na przykład z warzywami. Bo jeśli ktoś nie wie, warzywa to w 90% woda. Zatem do odwodnienia może dochodzić tylko w momencie, kiedy dany czynnik sprawczy powoduje zachwianie bilansu wody. Czy faktycznie kawa zaburza ten bilans i nas odwadnia? A skąd w ogóle wzięło się takie przekonanie, że kawa może działać moczopędnie? Jak już powiedziałem wcześniej, kawa pita w większych ilościach, czyli na przykład powyżej 4 szklanek na dzień, faktycznie może powodować, że częściej będziemy odwiedzać toaletę. Jednak zwróćmy uwagę, że pijąc kawę tak naprawdę pijemy wodę, ponieważ kawa to nic innego jak woda o ciemnym zabarwieniu i rozpuszczone w niej cząsteczki, które wcześniej znajdowały się w ziarnach kawy. Jak się Państwu wydaje, czy wypicie dodatkowych 4-5 filiżanek kawy, czy nawet czystej wody, nie spowoduje, że częściej będziecie Państwo chodzić do toalety? Przecież wprowadzając dodatkowy litr wody w postaci kawy do naszego ciała, ciało stara się zachować wcześniej wspomniany bilans, zatem nadmiar wody pochodzący z kawy zostanie usunięty. Nad tym problemem pochylili się nawet naukowcy. Przeprowadzili oni badanie między 2 grupami osób. Pierwsza grupa piła oczywiście tylko kawę, a druga tylko czystą wodę. Aby sprawdzić, czy picie kawy odwadnia organizm, posłużyli się oni parametrami, które pozwoliły im ocenić stan nawodnienia organizmu. Badacze pomiędzy grupami porównywali całkowitą zawartość wody w organizmie, ilość wydalonego moczu oraz parametry krwi. Jaki był wynik tego badania? W badaniu z 2014 roku czytamy: nasze dane pokazują, że nie było znaczących różnic w szerokim zakresie hematologicznych oraz moczowych markerów stanów nawodnienia między badanymi. Dane te sugerują, że kawa spożywana z umiarem przez mężczyzn przyzwyczajonych do kofeiny zapewnia podobne właściwości nawilżające jak woda. Zatem bezsprzecznie możemy powiedzieć, że kawa nie odwadnia organizmu i zapewnia podobne nawodnienie jak czysta woda. Przekonanie o tym, że kawa może odwadniać, powstało z tego samego błędnego założenia, co mit, że kawa wypłukuje magnez, a przyczyną tych pomyłek jest fakt, że częściej oddajemy mocz, gdy pijemy jej dużo. Przypomnę, pijąc większe ilości wszystkich płynów, zauważymy ten sam efekt. Kolejny mit, z którym się spotkałem i który bardzo często jest powielany, to stwierdzenie, że kawa szkodzi naszej wątrobie, a wręcz może doprowadzić do jej marskości, w konsekwencji której ta może przerodzić się w raka wątroby. Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu? Czy faktycznie mamy się czego bać i czy na regularnym piciu kawy może ucierpieć nasza wątroba? W końcu, słowo marskość brzmi strasznie. Otóż w 2016 roku tę kwestię rozstrzygnęła metaanaliza, czyli badanie naukowe najwyższej rangi. Sprawdźmy, co udało się naukowcom ustalić. W tytule metaanalizy z 2016 roku, która obejmowała swoim zasięgiem prawie 500 000 osób, czytamy: spożycie kawy oraz ryzyko marskości wątroby. We wnioskach czytamy:
Ta metaanaliza sugeruje, że zwiększenie spożycia kawy może znacznie zmniejszyć ryzyko marskości wątroby. A w treści możemy przeczytać, że to ryzyko zmniejsza się prawie o połowę. A co z rakiem wątroby? Może kawa zmniejsza ryzyko marskości, ale zwiększa ryzyko raka. Niestety, tym razem również rozczaruję sceptyków. Bardzo solidne dane naukowe w postaci metaanalizy wskazują jasno, że picie 2 filiżanek kawy dziennie wiązało się, uwaga, aż z 43% mniejszym ryzykiem rozwoju raka wątroby. Pojawiają się także głosy, że kawa może być współodpowiedzialna za zawał serca oraz choroby z sercem związane. Ile prawdy jest w tym powiedzeniu? Czy osoby dbające o swoje serce mają się czego obawiać? A może jest zupełnie odwrotnie? Może kawa, jak w przypadku wątroby, ma na serce ochronny wpływ? Na to pytanie również znamy odpowiedź. Po analizie ponad 200 badań naukowcy stwierdzili, że picie kawy wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego. Kawosze, którzy piją od 3 do 4 filiżanek kawy dziennie, mają, uwaga, aż o 19% mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i o ponad 30% mniejsze ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Nie jest więc prawdą, że pijąc regularnie kawę zwiększamy ryzyko zawału serca. Jak się okazuje, to ryzyko jest mniejsze o 30%. Jak zatem widać, kawa może być elementem zdrowej i zbilansowanej diety. Natomiast nie zapominajmy o tym, że kawa może powodować pewne efekty uboczne, na przykład w postaci zaburzonego wchłaniania żelaza, może zaostrzać refluks u osób predysponowanych, może powodować bezsenność, w szczególności jeśli wypijemy ją w drugiej połowie dnia, stany niepokoju u osób ze słabą tolerancją na kofeinę, chwilowy wzrost ciśnienia czy też szybsze bicie serca, jeśli pijemy ją nieregularnie. Z drugiej jednak strony ma również wiele zalet, w szczególności tych, o których mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim zmniejsza ryzyko pojawienia się niektórych nowotworów, a pita w odpowiedniej ilości wspiera pracę naszego układu sercowo-naczyniowego. Prócz tego działa ochronnie na wątrobę i co dość istotne, w niewielkim stopniu, aczkolwiek zauważalnym, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego. A skoro omówiłem dziś tematykę kawy, chciałbym na koniec uświadomić Państwu, jak ogromny wpływ na smak kawy ma nasz nos. W większości osób błędnie wydaje się, że za odczucia smakowe odpowiedzialny jest jedynie język oraz nasza jama ustna. Nic bardziej mylnego. Ogromna składowa tego, jak coś smakuje, powstaje w naszym nosie. Nie wierzycie Państwo? To proszę przy najbliższej filiżance kawy najpierw zamknąć nos jedną ręką i w tym samym czasie wziąć jeden łyk lub też 2 łyki kawy. Wtedy smak kawy zmieni się nie do poznania. Z lekko gorzkiej zrobi się bardzo kwaśna. I tak jak po powyższym eksperymencie można szybko zmienić swój światopogląd na temat prawdziwego smaku kawy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zmienił Państwa myślenie na temat jej prozdrowotnych właściwości. Podsumowując, kawa może być elementem zdrowej i zróżnicowanej diety. Nie sądzę jednak, że z jej powodu powinno zabraknąć miejsca w naszej diecie na inne napary czy też napoje. Warto sięgać po czystą wodę, zieloną herbatę, yerba mate czy też inne prozdrowotne napary. Pamiętajmy, różnorodność w diecie jest kluczowa dla zachowania zdrowia. I tą złotą myślą żegnam się z Państwem. Na dziś to wszystko i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.